Zobaczcie, jak cudnie wyglądają mgły. No, uroczo. Uroczo. Te kolory. No i przede wszystkim rozpoczynamy poranek w górach, gdyby nie było tak mocno hałaśliwie przez cysternę, to by było całkiem pięknie, prawda? Rewelacja. No i mamy hotelik. A my pójdziemy troszeczkę dalej zobaczyć, jak jest. Mgły jeszcze się unoszą. Czy tam jakaś woda jest? Nie, mgły. Rewelacja. To nie są wysokie góry. Prawda? Czy to się mówi tak do momentu, jak nie trzeba będzie przez nie tam przepełznąć. To fakt. Ale bardzo ładnie. O, ślicznie. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś... Mnie tam nie zgarną. Miejsce na ognisko też widzę jest. Także to nie jest tak, że nie. Superaść. Mogłam wziąć koszulkę. No nie wzięłam. Ale spoko. Dam radę. Można było zejść drogą. Ale spoko. Dam radę. Czyli jest miejsce na ognisko. W tym zacnym klimacie. Zobaczcie, górskie kamienie. Słoneczko wstaje zza gór. Idealnie górski klimat. Super. A tam wieże kościoła. Księżyc jeszcze jaki wielki. Zobaczcie. Te mgły na horyzoncie. Kamiorki, słoneczko, mgły. Ładnie tutaj. Trzeba zrobić zdjęcia. No i mamy też widoczki. Słuchajcie, Bieszczady są cudne. Może nie są górami wielkimi, ale naprawdę cudne są. Cudne są. Wracamy, kochani. O, zrobiłam parę zdjęć. Mogę wam pokazać. Ale to pewnie będą na Insta. Hotelik z tej strony. A my idziemy sobie na zaporę. I oczywiście droga budkami usunęła. I co, słoneczko trochę za chmurkami. Zapora jest. Czyli brak wody,
a z drugiej strony woda. 1968. To już się dowiedziałam. Wczoraj to z daleka widzieliśmy, też tam jest. Tak było. No co? Jestem na Zaporze, tudzież jestem. Razem z mamą. Spojrzeć w dół trzeba będzie. Idę spojrzeć w dół. To już tu była Zania? A co to płynie takie? Takie, wiesz. Takie, na tak, pewno. Co ty tak zrobiłeś? Coś mi pogadała, ale nie wiem co. Także piękny widok. O. Wrażenie jest, słuchajcie, matko, niesamowite, bo my wisimy trochę nad tym. Potęga. Ale widać piękne. No, widać piękne. Ja wam powiem, że niesamowite wrażenie. Ale to już kij. Niesamowite wrażenie, jak ona tam spada. A tak to tu bardzo ładne widoki są. Super, ja was nie widzę. Dopiero zaczęłam nagrywać. Powiem wam, Zapora robi wrażenie o tyle, o ile ma się wrażenie, że straszliwie zaburza czasoprzestrzeń, naprawdę. No jest wielka, pewnie nie jest największa, nie na coś, ale jest rewelacyjna. Tego nie widać, słuchajcie, w kadrze. Jak to? Wysokości takie jest. Ale wygląda kupa betonu. Ile? 200 tysięcy milionów ton? 200 milionów ton. W tym roku lało cały mańcuch czerwca. Już swoje zalicia, bo byłem zmęczony w tym roku. Tak długo lało u nas. Dlatego jest tak, na jesień, tu jest zielona, nasączona ziemia. I jeszcze Pan Bóg co tydzień nam dolewa, dopaduje. Znaczy ona wyjątkowo się troszczy. Bo to góry są, wiecie, skrapla się to powietrze. Ale nad Soliną się te chmurki rozstępują. Wtedy się nie ma. Specjalnie stanęłam w tym. W niżu. No i dopisuje pogoda, widoki piękne, wszyscy zadowoleni, chmury ładne, nawet ładne chmury są ładne, a jeszcze mnie tu nie było, ale już jestem i chyba wrócę, żeby sobie poobserwować samemu. I zobaczcie, jak zwykle wszędzie, budki, budeczki, maskotki, maskoteczki, ale ja uważam, że to jest urocze. Powinnam sobie okulary kupić, bo nie wzięłam. Cały dzień chodzenia,
Może tak zrobię. A teraz, kochana wycieczko, lecimy na punkt widokowy podobno. Znaczy, oznaczenie jest. I znaczy... nie ma jakoś pod górkę. Dobrze, że wszędzie są stragany, bo nie mam okularów i muszę zapodać okulary. O! Piękne widoki solińskie. Tak jak mówią, że... No słuchajcie, no Bieszczady nie są wielkie, ale są rewelacyjne. Ładne. Teraz idziemy gęsiego, bo robią... O, są te pikania. Będzie ładne podejście. A na razie na punkt widokowy lecimy jedno za drugim gęsiego po ścieżkach. Ludzie pięknie mieszkają. Super. Pis, mamo. I co, trzeba sobie na takim widoku stanowczo porobić zdjęcia. Nie ma swojego, nie? Ale to jeszcze chwilę, moment. Przemyknę. Przemyknę. Idę oglądać. Pokażę tył. I tu. Jak ładnie. Dobra, muszę jest logicznie. Schodzę trochę niżej. Proszę, by wszyscy podeszli do zdjęcia. Idziemy podchodzić do zdjęcia, słuchajcie. Nie ma to tamto. Ale pan przed panem. Pan też. Ja też pracę, gdzie? Dobrze, tyle ile jest. No i co, jeszcze raz widoczek, jestem na serwistiku, więc trochę widać, chociaż pod słońce, zieloności. No, tak, bez okularów chciałam na chwilę. Co ja tu muszę zrobić? Widoki robię, jak zwykle na końcu. Super. Pięknie jest. Jeziorko widać, góry. Czy ja jestem chyba z tych osób, co jednak wolą Tatry, ale można sobie na wycieczku jechać wszędzie, w takie ładne okoliczności przyrody również. Chyba zrobię stąd zdjęcie z rewelacją. W ogóle chyba jest tak, że faktycznie jesienią, jak już kładą się te wszystkie kolory, na górach, znaczy kładą się w zasadzie na liściach drzew. Ale jak już się tak kładą, bo tam państwo skądś przyszli, to może można zawędrować z lepszej strony. Zresztą tu ludzie mieszkają, to chyba jakaś droga jest. No ale pomijając, mówmy o ślicznych rzeczach kładących się na takie widoki. To chyba jest najładniejsza pora roku. Tak mi się wydaje. Czy odpoczywam? Nie. Odpoczynek przychodzi później. Najpierw się wędruje, nagrywam, a potem się wspomina, że się piękne rzeczy widziało. Tak mi się wydaje. No ale co? Ja jeszcze okularów nie mam. Idziemy teraz do kościółka, w którym podobno jest coś ciekawego, jeszcze nikt nie wie co,
Ale to nic. Zobaczymy, co to będzie. Bardziej to mnie interesuje. Szczerze powiedziawszy, tutaj jest kawałek ładniejszego widoczka niż w kościele z zewnątrz. Nic ważnego. Bo ja ziewam. Jestem nieprzytomna i mi się spać chce. Ale zwiedzamy dalej. Dopiero teraz wyczaiłam, że sobie usiadłam pod takim czymś, pod każdym, robi zdjęcie. O proszę, sanktuarium coś tam pięknej miłości, ładnie. Ale ja tutaj sobie usiadłam i wszyscy mają ze mną zdjęcie. Pierwszy poganie Rzeczpospolitej, a najwięcej fotografii na tle kościoła. Armii pierwszych sotni, które schroniły się w Bieszczadach przed frontem, nastąpił na Saretnie Małej i zakończył się pogromem, mordem szlachty zagrodowej, która tam mieszkała. Potem był napad na Polanę i tak dalej. O tych sotniach, jak będzie czas, to jeszcze wam opowiem o tych strasznych czasach, które przeżyli mieszkańcy Bieszczadów. Kończyła się wojna, a zaczęło się 3,5 roku grozy. Spali w krzakach, by nie zginąć. I tu w tej Polanie, w której też osiedliło się wielu innych osadników, w tym górale z Podhala, z Zakopanego. To jest taka rolnicza dzisiaj wieś, jeszcze rolnicza, jeszcze im się chce pracować. Stada wołów, krów i oni zaczęli najpierw paść woły, krowy. Dostali tutaj po 50 hektarów ziemi, zaraz ją kupili. Jeden i drugi, czyli 100 hektarów kupili po 50 i mieli jedną wspólną stadninę koni tabun plus krowy, owce, ale że wilki im dziesiątkowały owce, poddali się, przestali hodować. Zostali na koniach, zostawili po parę krów, żeby mleko było i zajęli się hodowlą koni, uprawianiem turystyki konnej i dziś są największymi konierzami w Bieszczadach. Wilki, niedźwiedzie. A na tej łące, tu gdzie ten pan stanął autem, patrzcie, tu się często żubry rano pasą. No troszkę późno może, bo już nie rano, słońce wyszło, mucha. Ale tu się żubry pasą, tu ludzie na grzyby chodzą, auta otwarte, o widać tam coś sobie czyni. Więc mimo, że jest misiek, wilk, to ludzie chodzą na grzyby. A to dziwi im się.